filmie opowiem o maślanie, znanym też często jako maślan sodu. Jest to jeden z krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, który jest produkowany w dużej mierze przez nasze bakterie jelitowe. Gdy jemy błonnik, czyli jeżeli jemy jakieś owoce, czy nawet też błonnik w postaci suplementu, albo nawet ewentualnie błonnik ze zbóż, czy też z warzyw, nasze właśnie komórki, nasze bakterie w jelitach, szczególnie w jelicie grubym, produkują właśnie z tego błonnika właśnie ten maślan, który jest dla nich takim głównym pokarmem dla kolonocytów, właśnie dla tych bakterii jelitowych, znaczy dla tych komórek jelitowych, czyli można powiedzieć, że maślan jest taką energią dla komórek jelit, tak? Czyli to już samo w sobie mówi, jak on jest ważny, jak on zapewnia właśnie tą energię dla naszych jelit i jak fajnie może je regenerować. Znajduje się on też, tak jak sama nazwa wskazuje, w maśle, takim, które normalnie jemy, w maśle znajduje się go około 3-4%, czyli nie aż tak dużo, ale to jest takie główne źródło właśnie maślanu w naszej diecie, takiej typowej, nie jeżeli chodzi o fermentację właśnie bakterii jelitowych, i znajduje się on też w olejach roślinnych, ale to już w niewielkim stopniu. I jeżeli chodzi o wpływ maślanu na zdrowie, on ma bardzo, bardzo szerokie działanie zdrowotne, jest bardzo tutaj fajny, bardzo bezpieczny. Jeżeli chodzi o wpływ na jelita, to jest najważniejsze, działa on silnie przeciwzapalnie na jelita, właśnie jest głównym tutaj tym pokarmem dla kolonocytów, czyli tych bakteriach, czyli tych komórek jelitowych, i jego niedobór jest związany z chorobami jelit, takie jak jelito drażliwe, stany zapalne jelit, choroba Crohna, czy nawet nowotwory jelita grubego. Także ten maślan jest bardzo, bardzo ważny, żeby on był w odpowiednim tutaj, w odpowiedniej proporcji, czy w odpowiedniej ilości, dlatego żeby nasze jelita były zdrowe. No i po prostu jego niedobór wiąże się z wieloma chorobami, tak samo on też będzie te jelita bardzo fajnie zalepiał, tak jakby jeżeli ktoś ma nieszczelne jelito, to ten maślan tutaj bardzo dobrze się sprawdzi, żeby te jelita tak jakby powiedzmy łatać. No i stany zapalne jelit, to też bardzo często występuje, tak, jeżeli ktoś je jakąś po prostu przetworzoną dietę albo ogólnie ma jakieś stresy w życiu, to też wpływa po prostu na stany zapalne jelit, i właśnie ten maślan te stany zapalne w jelitach bardzo fajnie niweluje, także to jest jedna z najlepszych rzeczy, jeżeli chodzi o jelita, jaką możemy zrobić. Ogólnie też działa na stany zapalne w całym ciele, nie tylko w jelitach, czyli niweluje te stany zapalne w całym ciele, a stany zapalne to są przyczyną praktycznie wszystkich chronicznych chorób, także to też jest bardzo ważne. Suplementy przeciwzapalne bardzo, czy ogólnie rzeczy, które działają przeciwzapalnie, czy to jest styl życia, czy suplementy, bardzo są przeważnie cenione. Wpływa też na aktywność genów, no i tutaj też to jest ważne, bo rodzimy się każdy z jakimiś tam genami, na które nie możemy wpłynąć, ale możemy wpłynąć jaka będzie ekspresja tych genów, tak zwana epigenetyka, i tutaj właśnie maślan też na tą aktywność genów wpływa bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o działanie na mózg, bo teraz już odchodzimy trochę od jelit, działa on bardzo korzystnie przy neurodegeneracji, na przykład przy demencji, przy Alzheimerze, przy Parkinsonie, czyli tych chorobach takich, które występują często z wiekiem i są bardzo popularne. Uszczelnia barierę krew-mózg, to też jest bardzo ważne. No jeżeli mamy nieszczelną barierę krew-mózg, to różne toksyny, bakterie i tak dalej dostają się do mózgu, które nie powinny się tam dostać. Tak? I to jest też bardzo ważne, żeby chronić nasz mózg po prostu przed ekspozycją na rzeczy, które tam nie powinny działać na niego. Działa też przeciwdepresyjnie, działa też przeciwlękowo, jeżeli ktoś ma jakieś napady lęków, i poprawia kognicję, czyli jakoś takie powiedzmy funkcje umysłowe, szczególnie właśnie przy depresji, czyli tutaj bardzo, bardzo szeroki wpływ na mózg, może nawet pomagać sobie w walce z nałogami, także też bardzo ważna rzecz. Ma też działanie przeciwnowotworowe, jednak tutaj badania głównie były in vitro, czyli można powiedzieć takie w próbówkach, tak? Czy po prostu na jakichś tam komórkach wyizolowanych z organizmu, a nie na ludzkim, nie na żywym nawet organizmie, tak? Nie na zwierzęcym, nie na ludzkim. Jeżeli chodzi o badania na ludziach czy na zwierzętach, to tutaj to te wyniki były dużo, dużo słabsze. No ale jest jakiś tam obiecujący, powiedzmy to, środek, tak? Jeżeli chodzi o działanie przeciwnowotworowe. Bardzo fajne działanie, jeżeli chodzi o otyłość, nadwagę, insulinooporność. Poprawia wrażliwość na insulinę, poprawia regulację poziomu cukru we krwi i nawet sam maślan pomaga stracić, czy po prostu stracić wagę, tak, przy odchudzaniu. Jeżeli ktoś ma otyłość, to też tutaj się sprawdza, także kolejna bardzo ważna rzecz. Może być korzystny w przypadku autyzmu, wiadomo, też autyzm bardzo mocno jest powiązany z zaburzeniami jelitowymi, tak, są na przykład dieta GAPS. Wspiera nasze mitochondria, mitochondria to są te takie komórki energetyczne komórek, znaczy to są miejsca energetyczne komórek, tak, gdzie tam energia jest produkowana, ATP, ale też bardzo ważne są, jeżeli chodzi o zdrowie, też bardzo często mówi się, że wiele chorób chronicznych, właściwie większość, zaczyna się też i od stanów zapalnych, i od mitochondriopatii, czyli po prostu uszkodzeń tych mitochondriów, i stąd po prostu różne choroby. I wspieranie mitochondriów też bardzo fajnie się przekłada często na czy poprawę stanu zdrowia, energii, wyniki sportowe i tak dalej, także bardzo, bardzo fajna sprawa, no wiadomo też praca mózgu. Dodatkowo maślan ma pozytywny wpływ na serce, może nawet zapobiegać miażdżycy, co jest oczywiście też bardzo ważna, bardzo częsta choroba dzisiaj
Wpływa korzystnie na wątrobę, trzustkę, działa dodatkowo przeciwbakteryjnie, czyli mega, mega szerokie działanie, dlatego bardzo często ten maślan sodu właśnie zalecam, bo jest na tyle bezpieczny i na tyle skuteczny, że naprawdę fajnie to się sprawdza w bardzo wielu rzeczach. I jeżeli chodzi o takie główne produkty dostępne, do tej pory większość osób kupowała Debutir, to jest właśnie maślan sodu po prostu, produkt apteczny, ale teraz niedawno wyszła Intesta, to jest produkt też apteczny, który ma troszeczkę większą zawartość tego maślanu sodu w swoim składzie i troszeczkę ma lepszy skład, teraz już się pogorszył ten skład, na początku był on troszeczkę inny, ale skład jest ogólnie lepszy niż Debutir, cena jest też niższa, dawki większe i też są proszki, znaczy maślan sodu w proszku, tak? W tej chwili głównie dostępne dla zwierząt, więc to nie jest jakoś tam, niespecjalnie polecam, żeby to każdy sobie brał, ale też firma Aines na przykład ma wypuścić też właśnie maślan jakiś w proszku albo jakiś taki po prostu czysty w tabletkach. Tutaj problem z maślanem ogólnie w proszku jest to, bo też mam go w proszku, że on bardzo brzydko pachnie, tak? Czyli dlatego on jest przeważnie raczej będzie pakowany w kapsułki, no bo nawet dotykając ten maślan, tak, to już ręce zaczynają śmierdzieć i tak samo jeść to w jakiś tam sposób bez tabletek, no też jest dosyć trudno, ale no wiadomo, czysty proszek to będziemy mogli sobie wziąć większe dawki i będzie to czystsze, tak, bez jakichś tam dodatków. Ale ogólnie, podsumowując, maślan sodu po prostu magiczne działanie, bardzo, bardzo polecam.